bardzo dobre wyniki nowego programu TVN i pełna obsada kontynuacji Twin Peaks. O tym w dzisiejszym flashu filmowym zapraszam. Nowy program TVN okazał się strzałem w dziesiątkę. Chodzi o MasterChef Junior, który oglądało średnio 2 850 000 widzów. Taki wynik dał stacji pierwsze miejsce w rynku telewizyjnym oraz wpływy z reklam rzędu 26 milionów złotych. Program o dziecięcych kucharzach oglądało o 1 000 000 osób więcej niż emitowany rok temu w tym samym paśmie program Mamy Cię, donosi serwis wirtualnemedia.pl. Przy takich wynikach nie mamy wątpliwości, że stacja pokusi się o realizację drugiej serii. Znamy już pełną obsadę kontynuacji serialu Miasteczko Twin Peaks. Twórcy produkcji ujawnili listę osób, które brały udział w realizacji nowych odcinków. Do produkcji wracają m.in. David Duchowny i Cheryl Lee. Ponadto do Twin Peaks dołączą także nowe twarze, a wśród nich Monica Bellucci, Jim Belushi, Richard Chamberlain oraz polska aktorka Karolina Wydra. Udział potwierdziło też kilkoro muzyków, w tym Sky Ferreira, Trent Reznor czy Eddie Vedder z Pearl Jam. Premiera nowego Twin Peaks planowana jest na 2017 rok. My czekamy z niecierpliwością. Szczególnie przy takiej obsadzie. A w serwisie Onet Film mamy już recenzję najnowszego Kapitana Ameryki. Zapraszamy do lektury i na kolejne flesze. Do zobaczenia. Cześć!